Od ostatniego spotkania ligowego minęło prawie 2 tygodnie. Czy takie trochę dłuższe przerwy mają dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Nie lubię takich dłuższych przerw. Wolę, jeżeli gramy co 3 dni, szczerze mówiąc, także już tego naszego najbliższego okresu się nie mogę doczekać. Z drugiej strony, wiadomo, jest troszeczkę dla nas więcej czasu, żeby się przygotować pod dany zespół, ale jednak wolę taki rytm meczowy co 3 dni. Mhm. Według wstępnych założeń miało to wyglądać tak, że te pierwsze tygodnie, a nawet może i miesiące są trochę ostrzejsze, szczególnie w siłowni. Teraz powoli mieliśmy schodzić z obciążeń, czy wszystko idzie zgodnie z planem? Na razie wszystko idzie zgodnie z planem i tak było. Te pierwsze tygodnie miałyśmy cięższą siłownię niż normalnie ma się w sezonie. Także też odczuwałyśmy, że tak powiem, to na organizmie swoim, ale myślę, że teraz już będzie dobrze, ponieważ no też nie ma za bardzo już czasu, żeby robić ciężką siłownię, bo jeżeli jest mecz co 3 dni, no to raczej to się nie da. W najbliższą niedzielę gramy mecz z Bielskiem. Z Bielskiem, które początek sezonu miało przeciętny, teraz prezentuje się dużo lepiej. Jakbyś tak w kilku słowach mogła scharakteryzować tego naszego najbliższego rywala? Ja myślę, że będzie trudny rywal w ogóle w tym roku na razie w lidze. To te mecze wszystkie są na swój sposób trudne, bo też ta pierwsza runda jest zawsze taka, że się każdy poznaje. I Bielsko rzeczywiście może początku nie miało dobrego, ale teraz z meczu na mecz gra coraz lepiej, czyli coraz bardziej się zgrywa. Ja tutaj też patrzyłam właśnie na środkowe, które dobrze grają, też dosyć dużo punktów robią, więc na pewno będziemy się musieli nad nimi tutaj skoncentrować. Ale na skrzydłach mają groźne zawodnictwo. Wodniczki, też prawoskrzydłowa, która w ostatnim meczu tam sporo punktów zrobiła. Także myślę, że jako cały zespół to trzeba się dobrze do tego przygotować, podejść skoncentrowanym i mam nadzieję, że wygramy. Misia, ja mam jeszcze taką wizję, jak byliśmy rok temu w Bielsku i pamiętam, że zrobiliśmy obchód po hali i tam te twoje osławione już, czy w zasadzie sławne zdjęcia, jak jeszcze miałeś trochę siatkarskie mleko pod nosem. Powiedz mi, ja wiem, że minęło sporo czasu od tego, jak w Bielsku grałaś, ale czy jak wychodzisz na parkiet, nawet po tylu latach, to czujesz jeszcze jakiś sentyment, jak grasz z Bielskiem, czy to już po prostu się zatarło? To znaczy, może nie tyle, że sentyment, ale na pewno mi się dobrze wraca do tego miasta i zawsze wiązałam z tym miastem, że tak powiem, przyszłość i starość, czyli chciałabym tam mieszkać. Jak będzie, to zobaczymy, ale teraz właśnie wróciły dziewczyny na tą starą halę, więc w ogóle jest... Tak, jest w ogóle super, bo myślę, że dla zespołu Bielska to może być minus, bo tam się wszystkim dobrze gra. Naprawdę ta sala jest, jeżeli chodzi o tutaj o przystosowanie do grania w siatkówkę, wszystko jest rzeczywiście super i bardzo dobrze się tam gra. Jest tam fajny klimat, jeszcze jak przyjdą kibice, jest wypełniona sala, to tym bardziej. Także może nie tyle taki sentyment na boisku, bo już naprawdę sporo lat minęło od tego jak grałam w Bielsku. Tak, ale z drugiej strony grałam tam 10 lat, więc jest to wspominać. Zdobyłam z Bielskiem pierwsze swoje trofea siatkarskie, także na pewno gdzieś tam łezka wokół się zakręci, jak człowiek o tym wszystkim pomyśli, ale no to jest mecz. My gramy przeciwko zespołom, przeciwko nawet koleżankom, przyjaciółkom nieraz. I na meczu to jest jednak nasz wróg, a po meczu to już jest, czy przed meczem to jest zawsze to troszeczkę inaczej. Się tam gdzieś po treningu spotkamy, pogadamy, zawsze tam jakieś 5 minut rozmowy jest, bo też grają tam moje koleżanki. Także taki może sentyment, ale jak już przychodzi do meczu i wychodzi się na boisko, to już się zapomina o tym wszystkim. Kroczek w prawo, proszę. Co na kroczek zrobiła? La 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 la. Dobra, Misia, jedziemy. Taki jesteś. Kiłek, Boże, coś ty za bluzę ubrał na granatową koszulkę. Ojoj, kurtka ty. Z czym ty zrobisz? Na wczoraj bluzę, ty. Faktycznie. Ready? Dobra, i teraz jest najważniejsza rzecz, bo nie pamiętam, czy włączyłem nagrywanie. Co? Włączyłem. Okej! Ty jesteś jak mój tadzik normalnie.